Niektóre pary biegły po raz pierwszy. W zeszłym roku się nie udało, więc stwierdziliśmy, że w tym roku już trzeba. Były też i takie pary, dla których romantyczny bieg w Ustroniu to już tradycja. Na pierwszym byliśmy. No, to możemy powiedzieć, w zeszłym roku też tam któryś opuszczony, bo wiadomo, w czasy czy coś tam, choroba. Ale normalnie staramy się brać udział, bo jest świetna impreza, uważam, że zabawowo. Bardzo przyjemnie. No. Na rowerach przyjechaliśmy sobie do Ustronia, pobiegaliśmy, wróciliśmy na drugi dzień. Tak przypadkiem trafiliśmy, a w tym roku już tak planowany weekend, no i przy okazji sobie tutaj skorzystaliśmy. Były pary przebrane. Moje kochane geniusi, które serdecznie dziękuję za ten wspaniały bieg. Kosztowało nas to dużo wysiłku, ale jesteśmy szczęśliwi, że podtrzymaliśmy tradycję. Ósmy raz bieg. Także jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Każdy w innym stroju, ale ten strój był najbardziej uciążliwy, muszę przyznać, tych wszystkich. Reprezentujemy Ustroń. Pary, które są parą w życiu prywatnym. Super inicjatywa. Staramy się jak najczęściej przyjeżdżać. I mam nadzieję, że przyjedziemy znowu. Nieważne jakie pary, liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, a tej nie zabrakło. W sumie wystartowało ponad 100 dwójek w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik miał 5 miesięcy, a najstarszy 77 lat. Wszyscy dobiegli, a do pokonania mieli około 3100 metrów. Aby zachować duch romantyzmu, trzeba było trzymać się za ręce. Co najmniej wystartować i też przebiec linię mety, trzymając się za ręce, bądź też w uścisku. Na trasie oczywiście możemy już się, że tak się wyrażę, nie trzymać za te ręce, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby razem wbiec na metę, żeby pokazać właśnie ten romantyzm dzisiejszego dnia. Co nie było wcale takie proste. Trudno jest synchronizować krok razem z wymachem ramion i tak dalej, ale jak najbardziej jest to do zrobienia. Kwestia przyzwyczajenia jak najbardziej. Bieg już na stałe wpisał się w kalendarz imprez Ustronia i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Trasa co roku przebiega ustrońskimi bulwarami. Start i meta ma miejsce przy ulicy Nadrzecznej przed Kaczmą Góralską, gdzie na zawodników czeka później dobra zabawa przy góralskiej muzyce, a także rozdanie nagród.